Siema, witam Was, ja jestem Polski Ksyn, to jest kolejny odcinek z polskiego gospodarstwa. Tu przesrane mamy trochę, bo trochę nas zasypało. Kurde, krowy trzeba nakarmić. Dobra, zadwór się do tego nadaję. Tam chyba nie jest zawsze, nie wiem, tu do niczego, no, żadnej roboty nie ma. To za to, że cię zatrudnią do tej roboty. Kurde. Tu jest piękna klasa, kurde, głośno trochę. No tutaj nie ma zbyt bardzo czego słuchać, dlatego nie wiem, czy nie wyłączę tego głosu. Też przepraszam, jak mi tutaj czasem za nie mówi, ale potrafię też na wstępie pana Karol Shadow. Bo robi dobre filmy, na przykład moich, dlatego zapraszam ten do niego. A my tu tylko karmimy to na zapas. Bo trzeba jechać na gospodarkę. No to już na skuterem skuter zostaje, bierzemy pick-upa. Trzeba zobaczyć trochę wsi. Gdzie odświeżyli. Jak odświeżyli. Bo ja zgaduję, że to będzie tam tylko u nich odświeżony na wsi. A u nas już nie bardzo. No bo każdy ma blisko tam do roboty. Rolnik ich zapomnieli. Ciekawe, co się dalej w lesie robi. Dobra. Później sobie to ten. No cóż, tu nie będziemy dzisiaj karmili. Nie będziemy też tutaj odśnieżali. Musimy odśnieżyć dzisiaj gospodarkę, chyba że odśnieżyli. Gdzie się dziwię. Wygoduję, że nie odśnieżyli. O kurde, śnieg chyba. Jedyne co tutaj widzę. To śniegu. Mam nadzieję, że to nie będzie takie śniadanie. Dobra, jedziemy. Tylko nie wiem, gdzie mam pługi. A to jest dobra. Kurde. Jedziemy. Co to podnieść? Bo będzie samochód spowalniał. Tutaj zgaduję, że droga nie jest odśnieżona, to co sobie odśnieżę już. Mój wyjazd. O kurde, ty nie odśnieżony. No to odśnieżarka Polski X1 jedzie.
Grudy Co ty odśnieżał? Lewy samochód idzie taki śnieg. I tu zastał. O kurde. Kurde, nawet tu nie odśnieżyli. Nawet tu, kurde mój. Nie, tak serio, to tutaj było odśnieżone, musiało nasypać. Było odśnieżone stąd do wyjazdu, ale... Ale wolno idzie w tym śniegu, kurde. Widzę, że to samochód nie jest do odśnieżania. Ja nie mam zamiaru odśnieżać cały odcinek. Tylko opony ma lepiej. No ładuje się na pełni. Już gra nie wytrzymuje i nie zdąży odśnieżyć. Co ja żeś tu zrobił? Kurde, to ma tylko na gospodarstwo dojechać. Na tę stronę będziemy odśnieżyć, może już lżej będzie. Kurde, aby drogę na gospodarstwo sobie doodśnieżać i dalej jakoś dojedzie. No tutaj jeszcze są... O kurde! No i jedziemy. Kurde, ale do tego rozsypie. Mocy by się więcej przydało. Tutaj widać, że odśnieżane już było. Tu już widać, gdzie nie gdzie. Bo tutaj gdzie nie gdzie odśnieżałem pługiem, a gdzie nie gdzie takim specjalnym. Jakby pługiem. Co to się? Ale zaspy. Tak by się przydało upchać. No prost. Dobra, jedziemy. Tu to naprawdę jest śmiech już. Kiedy przepraszam, że tak za nim mówiłem, ale... No tu już jest swoje, tutaj trzeba powoli. Po co tu przyjechałem? No tu tutaj tak nie gospodarce, tak by się przydało odśnieżać.
Kurde, znowu za nie mówiłem. Przepraszam. Dobra. Dzisiaj bieremy. Bieremy, nie wiem, John Deere'a. W sumie samochodem mógłbym to zrobić. Dobra, wracamy. Dobra, i teraz możemy jechać. O kurde, śnieg mi tu naleciał. No to chyba wiadomo, co trzeba z tym zrobić. I żebym cię tu więcej wiatru nie widział. Dobra, to bierzemy tego tura. Nie tura, tylko header. Kurde, jakim cudem się już nie chowam się mogę okropić, nie jest dobra. Header już nie. Header przyjechał na przyczepie. No to się nie da, dobra, czyli bierzemy traktor. To może coś służyć coś w tyle u mnie, ale... Bierzemy John Deere teraz, bo... O, no, header, tur. Niby zaś jestem, a nie umiem takich prostych rzeczy. No to nie jest to trochę śnieg, żeby wyjazd miał piękny, na luksus. Jest gotowy. Wyjazd idealny. I co ja mam, jak ja mam to nazwać odśnieżanie, kurde. Kurde, przecież to zaspał wielkie prawie jak John Deere. No i głównie do tego odśnieżam. Bo czasami to się tak zblokuje. Nie wiem, czy tylko jak na zaspę najadę. Ja się tak czasem zblokuję. O, zaraz to przykładam. No, tak na przykład jak teraz. Trzeba header zmienić, bo ten jest mały. Jeszcze by się było umyć przydało, ale nie, po co? Kurde, ja wam chyba tutaj cięcie zrobię, bo chyba nie, nie tu jest. To jest moje główne, no.
Dobre, šívali, to máme drogy odsnežené ako tako. Takže postane tak podsnežený brzy, keď bude spoválenia ten sneh. Příklad taký byl. Ščepa tak nejhorší. Najgoršie je to, že ja tu šipko jehalujem. Šipko podsnežalo. Kurna, kto to odsnežil? Nie, ale... Každý ja zgodí. No tutaj w niektórych momentach coś tak bardziej sunie i tak. Najpierw jeździć chyba nie umiem. John Deere'em jedziemy do tego, bo mi szkoda było. No, nie, to znaczy nie było mi go szkoda tego nowego JBC. Po prostu myślałem, że podczepimy sobie pół do tura. Nie będzie jako tak działać. Ale z tego sobie widzę, tu i tak mi drogi zaspało. Tu jeszcze tych starych trochę jest. Albo ja tu do rowu się wywaliłem. Rudę. Też tutaj skup był pięknie podśnieżony i teraz też go zasypało. Bieda. I tutaj tego naprzeciwko skupu biedaka, u niego to zaspy są. No, to dobra. Ja im mówię, żeby mi już te nowe ładowali. Dlatego widzimy się za chwilę. Takie wielkie żarzące uszczepy. Bo to sprawdzałem. Nie wiem, czy ja ci coś zrobiłem, jak to mówiłem, ale... Sprawdzałem, czy ten header pasuje do naszego kombajna. Kombajna. I pasuje. Ale raczej inny... Kombajn też będziemy kupować, jeżeli w tym już zacznie brakować miejsca. Bo mam też zamiar kupić w tą zimę nowe pole. Niestety przykro mi, ale się nie da tego zabezpieczyć. Nic go jak spadnie, to nie ma na to wpływu. Niestety. Tutaj zima jeszcze będzie spora trwać, co ja tam mam w februaru. Tam sobie później sprawdzę, ile jeszcze zima będzie trwała. Kurde. No ja tu kosiarek to jeszcze schowałem sobie, to już chyba dawno było. Też sobie tu samochodem wrócę i będzie. To już tak na odcinku też wrócę. Bez odśnieżenia, bo to trochę zejdzie. Dobra, to widzimy się już w samochodzie. Dobra, teraz przepraszam, zamilkł, ale się jedziemy.
No dobra, to już was żegnam. Cześć.